Cześć. Wyobraźcie sobie taką sytuację, która wcale nie wymaga wybujałej wyobraźni, bo każdy zna ją z życia. Siedzicie w jakimś programie, wyskakuje błąd, klikacie OK, błąd wyskakuje kolejny raz, i kolejny, i kolejny, i tak dalej. Czy w takiej sytuacji zadaliście sobie kiedyś pytanie, skąd właściwie wzięło się OK? Jaka jest geneza tego zwrotu i jak trafił do komputerów? Jeśli tak, to ten odcinek jest dla Was. W tym materiale cofniemy się jakieś 200 lat w poszukiwaniu genezy znanego nam wszystkim wyrażenia. Ale zanim przejdę do meritum, dwa ogłoszenia. Po pierwsze, tak naprawdę to nie wiemy na 100% skąd wzięło się OK. Teorii jest wiele, ja przedstawię w materiale te najciekawsze oraz tę jedną, która powszechnie uznawana jest za najbardziej prawdopodobną. Po drugie, jako iż historia sięga pierwszej połowy XIX wieku, to automatem ten materiał ma bardzo niewielki związek z IT. Jednak na końcu znajdziecie krótki rozdział o początkach OK w komputerach. Więc jeśli chcecie, to możecie przeskoczyć od razu do trzeciego rozdziału. Spis rozdziałów umieściłem w opisie. Zachęcam jednak do obejrzenia całości, bo OK ma naprawdę zabawną i ciekawą historię. Do tego w materiale umieściłem cały rozdział z ciekawostkami odnośnie bohatera odcinka. Zatem, jeśli jesteście ciekawi, dlaczego cały czas klikacie gdzieś właśnie w OK, to zapraszam do oglądania. Jak wiecie, OK już dawno weszło do języka potocznego i zwrot ten można znaleźć we wszystkich słownikach, zwykle w kilku wersjach. Według wielkiego słownika ortograficznego PWN autorstwa Edwarda Polańskiego najmniej poprawną wersją jest ta z kropkami. Trzeba też pamiętać, że nie należy stosować OK w języku formalnym czy oficjalnym. Oto prawda na temat OK. W Bostonie, gdzieś około 1810 roku, działał piekarz Otto Kimmel. Był bardzo dumny ze swoich ciastek waniliowych, a najlepsze wysyłał na wybrzeże atlantyckie do sklepów. Ciastka te miały na sobie stempel z jego inicjałami i tak narodziło się OK, mówiące, że wszystko jest perfekcyjne. Usłyszeliście właśnie cytat z gazety Chicago Tribune z roku 1957. Dokładniej był to list od czytelnika, który podpisał się jako Frank Baines. Czy zatem początki OK były takie słodkie? Raczej nie. Z badaniu genezy omawianego wyrażenia niektórzy badacze oddali całkiem sporą część swojej naukowej kariery, więc i ten trop zbadano. Sięgnięto do dokumentów kościelnych i państwowych, sprawdzono m.in. spisy powszechne z wielu lat i okazuje się, że nie ma śladu po kimś takim jak Otto Kimmel. Można sobie też zadać pytanie, dlaczego w gazecie z Chicago ktoś opowiada o piekarzu z Bostonu? W roli uzupełnienia dodam, że dystans pomiędzy miastami to jakieś 1500 km i podróż pociągiem w naszych czasach według Google'a trwa ponad jeden dzień. Warto pamiętać również w kontekście całego tego materiału, że mówimy głównie o czasach, których nie nazwalibyśmy wiekiem informacji. Ich przepływ był wolny, a najszybszą formą komunikacji był telegraf, który na dobre zaczął swój żywot dopiero w połowie XIX wieku. Morse zaprezentował swój telegraf w 1838 roku. Nie był to pierwszy telegraf, ale przez swoją prostotę to on zostanie wybrany jako standard. Jednak zanim Stany Zjednoczone zostaną okablowane, minie kolejnych kilka lat. Dopiero w 1843 roku rząd Stanów przyznał fundusze na stworzenie pierwszej eksperymentalnej linii telegraficznej między Waszyngtonem a Baltimore. Odległość pomiędzy miejscowościami to jakieś 56 km i już rok po przyznaniu pieniędzy wszystko było gotowe, a pierwszym nadanym komunikatem było zdanie: co Bóg uczynił? A skoro już przy telegrafie jesteśmy, to jedna z teorii mówi, że pewien legendarny operator, Oscar Kent, był tak dobry w posługiwaniu się urządzeniem, że z dumy każdą transmisję kończył podpisem O.K. This land is your land, this land is my land, from California to New York Island. Ten utwór, który właśnie usłyszeliście, nosi tytuł This Land is Your Land i choć jest wykonywany przez wielu artystów i z pewnością gdzieś już go słyszeliście, a przynajmniej jego melodię,
This hand is your hand. This hand is my hand. To w oryginale piosenkę wykonuje pan Pete Seeger. Ten amerykański piosenkarz z bogatym dorobkiem ponad 30 płyt jest również autorem piosenki All Mixed Up, w której padają słowa. Wiesz, że ten język, którym mówimy, jest po części niemiecki, łaciński i po części grecki, celtycki i arabski. Wszystko w jednym, poprawione przez ludzi na ulicy. Czoktawowie dali nam słowo OK. Czoktawowie to plemię Indian, które zajmowało tereny, gdzie dzisiaj znajduje się Alabama, Floryda, Mississippi, Louisiana, a nawet Oklahoma. Pierwsze zapiski o stosowaniu OK przez Indian sięgają roku 1825, a wyrażenie to oznaczało dokładnie tak. Jednak kiedy było wymawiane cicho, oznaczało dziękuję. W piśmie indiańskim OK przybierało formę okeh. Nie trudno sobie wyobrazić, że Amerykanie mogliby zapożyczyć zwrot i po drobnej amerykanizacji przywłaszczyli go sobie. Tak jak inne rzeczy od Indian. Co ciekawe, Urząd Pocztowy Stanów Zjednoczonych postanowił w tamtym okresie wprowadzić formy skrótowe przy nazywaniu poszczególnych stanów. I tak Oklahoma, gdzie Czoktawowie zamieszkiwali, otrzymała skrót w postaci OK. Do lat 60. XX wieku pochodzenie OK od natywnych mieszkańców Ameryki było uznawane za wiarygodną genezę. W dodatku jeden z prezydentów USA, Woodrow Wilson, wielokrotnie podkreślał, że OK pochodzi właśnie od Czoktawów. I kiedy używał tego zwrotu, zawsze pisał okeh. Co takiego stało się w latach 60., że zmieniono oficjalną wersję? Niejaki Alan Walker Reed toczył wtedy kampanię mającą na celu udowodnienie, że to nie Indianie są, w cudzysłowie, wynalazcami OK, a zwrot jest amerykański. Pan Allen jest też znany z odkrycia genezy innego popularnego wyrazu, ale tutaj go nie przytoczę. Podpowiem tylko, że zaczyna się na literę F i kończy na K i może oznaczać kopulację. Według Reeda pierwsze pisane OK zadebiutowało w 1839 roku, dokładnie 23 marca w gazecie codziennej Boston Morning Post. Początki były, jak widać, skromne. Raz, że z kropkami, to w dodatku z małych liter i do tego przy akompaniamencie niezbyt śmiesznego żartu. Tekst traktuje m.in. o ABRS, akronim od Anti-Bell Ringing Society, czyli grupie, która to walczyła o ciszę poprzez utrzymanie w mocy zakazu dla restauratorów, aby ci nie mogli bić w dzwony za każdym razem, jak zaczynają serwować kolację. Jak rozumiem, w tamtym stuleciu był to jakiś zwyczaj, który naturalnie był uciążliwy dla okolicznych mieszkańców. Kolumna jest prześmiewcza, a na celowniku dziennikarza jest konkurencyjna gazeta, Providence Journal. Nie wiemy na 100% kto jest autorem, ale tylko jeden dziennikarz Boston Morning Post był znany z tego, że nie odmawiał sobie szydzenia z konkurencji. Był nim jeden z założycieli gazety, Charles Gordon Green. Pan ten często używał akronimów, próbował też ukuć SP, co miało oznaczać Small Potatoes, co na polski tłumaczy się jako coś mało istotnego. Autor często pisał też N.G., czyli no go, na nasz coś niedopuszczalnego, niemożliwego. A w sytuacjach, kiedy na przykład urzędnik czy pospolity przestępca zbiegł do Teksasu i tym samym był poza jurysdykcją lokalnego rządu, lubił używać akronimu G.T. Gone to Texas, czyli zwiał do Teksasu. Tutaj dodam, że Teksas został zaanektowany przez Stany Zjednoczone dopiero w 1845 roku. Zauważyliście pewnie, że zaraz po wystąpieniu w artykule OK jest ono rozwinięte, aby każdy wiedział, o co chodzi. Okazuje się też, że dziennikarz miał na myśli all correct, czyli OK powinno być w zasadzie zapisane jako AC. O co więc chodzi? To miało być poczucie humoru autora, który wcześniej używał już akronimu O.W., chcąc napisać all right, czyli w porządku. Dlaczego zatem nie tylko ten dziennikarz świadomie z błędem tworzył akronimy? Odpowiedź jest dość banalna. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych w tamtym okresie panowała wręcz moda na używanie w mowie potocznej takich właśnie skrótów. Jednak to ze sprawą bostońskiej gazety stało się to modne również wśród innych gazet. Jeszcze tego samego roku OK występowało w gazetach wydawanych w miastach takich jak Filadelfia, Nowy Jork, Baltimore czy Nowy Orlean. W roli przypomnienia był 1839 rok.
czyli internet, jak wiemy, był wtedy bardzo wolny, a telegraf dopiero zaczynał swój żywot. Ta eksperymentalna linia telegraficzna Morsa powstanie dopiero za 5 lat. Warto zaznaczyć, że ówcześni mieszkańcy Stanów chętnie adoptowali wszelkie skróty językowe, bo jako iż pochodzili z różnych zakątków świata, to łatwiej było im się posługiwać skrótem niż pełną wersją, której i tak nie potrafili często wymówić. Skróty będą też mile widziane, jak telegrafy wejdą do użytku powszechnego, bo w nich płaciło się za każdą literkę. Takie skróty nie były oczywiście żadną nowością, bo tak zwana abrewiatura była obecna już w starożytnych tekstach sięgających do III wieku przed naszą erą. Przykłady współczesnych abrewiatur widzicie właśnie na ekranie. Geneza zaproponowana przez Alena Walkera Reeda, którą przed chwilą przybliżyłem, była jego drugą próbą udowodnienia, że okej ma amerykańskie korzenie. Pierwsza wersja, którą forsował, dotyczyła kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, która miała miejsce w 1840 roku. O reelekcję ubiegał się wtedy ósmy prezydent Stanów, Martin Van Buren. Pan ten urodził się w małej miejscowości w stanie Nowy Jork o nazwie Kinderhook. Partia Demokratyczna szukała hasła, jakim mogliby zachęcić wyborców na oddanie głosu na ich kandydata. Bo kto by tam chciał czytać program wyborczy? Wystarczy dobre, chwytliwe hasło. Tak przynajmniej myśleli ówcześni spin-doktorzy i się mylili, bo choć wpadli na chwytliwe hasło, głosuj na OK, to Van Buren przegrał. O miało oznaczać old, czyli stary, a literka K miała być zaczerpnięta z miejscowości, z której pochodził kandydat, czyli Kinderhook. Była to taka próba przedstawienia kandydata jako poczciwego, sędziwego staruszka z małej miejscowości, bez specjalnego zwracania uwagi na jego holenderskie nazwisko. Używano też hasła stary Kinderhook jest OK. A jako ciekawostkę dodam, że oponenci polityczni próbowali zakpić ze sloganu, rozpowszechniając w prasie rozwinięcie dla OK jako All Crazy. I choć nie tak narodziło się OK, to z pewnością kampania prezydencka przyczyniła się do spopularyzowania zwrotu, bo jako iż wybory odbywały się we wszystkich Stanach, to plakaty z wielkim OK widzieli niemal wszyscy. A nawet po kampanii, kiedy stary Kinderhook przegrał, forsowano alternatywne rozwinięcie dla OK, Awful Catastrophe, czyli błędnie zapisana straszna katastrofa. Tak jak mówiłem, w Stanach panowała moda na takie właśnie celowe błędy. Trzeba jednak mieć gdzieś tam w tyle głowy, że w 1840 roku Stany Zjednoczone nie wyglądały tak jak dzisiaj. Wyglądały tak. I to na tych terenach odbywały się wybory. Okazuje się, że nie tylko plakaty wyborcze z wielkim OK spopularyzowały omawiany zwrot. Swój udział miała też tak zwana partia Whigów, zadeklarowani i głośni przeciwnicy prezydenta Andrew Jacksona, który to rządził w Stanach przed Van Burenem. Jackson, tak jak Van Buren, był reprezentantem Partii Demokratycznej i naturalnie wspierał starego Kinderhooka w staraniach o reelekcję. Przedstawiciele partii Whigów, widząc plakaty Van Burena, zaczęli prowadzić kampanię dezinformacyjną, której celem miało być udowodnienie, że OK wzięło się z tego, że Jackson nie potrafi poprawnie pisać. Co ciekawe, robili to już wcześniej, kiedy to Jackson ubiegał się o stanowisko prezydenta. Wysyłali m.in. fałszywe listy do różnych gazet, których autorem rzekomo miał być Jackson, z których wyławiano wszystkie byki ortograficzne i ogólnie błędy w pisowni. Te się zdarzały, ale nie było ich jakoś specjalnie więcej niż u każdego innego polityka. Jednak dziennikarze sympatyzujący z partią Whigów odkryli, że częstym błędem językowym, jaki popełniał Jackson, było pisanie litery K tam, gdzie powinna być litera C. Na przykład Coalition lub Congress. I tak, podczas kampanii w 1840 roku, znowu gazety zostały zalane falą informacji na temat braku zdolności językowych u Jacksona, który wspierał Van Burena. Przytoczono m.in. historię, jakoby Jackson miał używać zwrotu ole kurek, chcąc powiedzieć all correct. Byłaby to nawet fajna geneza, ale był jeden problem. Listy prezydentów są dość skrupulatnie gromadzone i dzisiaj, grubo ponad 100 lat po tych wydarzeniach, nie odnaleziono ani jednego listu czy pisma, gdzie Jackson użyłby określenia ole kurek. Wtedy jednak dziennikarze nie znali treści listów prezydenta czy większości jego pism urzędowych, zatem powielali fikcyjnego newsa z użyciem ole kurek, czasami dopisując swoje kilka groszy. Dla przykładu w gazecie Boston Atlas podawano już, że OK w pisowni Jacksona miało oznaczać all correct.
To jednak nie koniec, bo niektórzy bardzo mocno uwierzyli we wszystkie fikcyjne historie i wiele lat po tych wydarzeniach, w 1872 roku w książce Americanisms, The English of the New World, są one podawane jako fakt, nawet te teksty, które były zwykłym żartem z wymyślonymi postaciami. Geneza OK jest cały czas tematem sporów. Jest wielu lingwistów, którzy uważają, że pochodzenie indiańskie jest bardziej prawdopodobne. Ale chyba upór pana Rida się opłacił, bo to jego wersja jest uważana przez większość za wersję oficjalną. Choć, tak jak mówiłem, próbował dowieść prawdy dwa razy. W tym raz udowodnił sam sobie błąd, bo jego pierwsza wersja ze starym Kinderhookiem to 1840 rok, a późniejsza wersja z celowymi błędami w gazetach sięga roku wcześniej. Nawet szukając genezy w różnych książkach, traficie przynajmniej na te dwa fronty. Dla przykładu, dużą pomocą przy pisaniu tekstu do tego odcinka była książka OK, The Improbable Story of America's Greatest World autorstwa Alana Metcalfa, którą wam polecam, jeśli chcecie poznać kilkadziesiąt innych, mniej prawdopodobnych początków OK-a. Umieszczam link w opisie, gdzie możecie wypożyczyć książkę za darmo. Autor podkreśla wielokrotnie, że rację miał Alan Walker Reed, ale już w innej książce, której okładkę widzicie na ekranie, odkrycia Reeda są kompletnie pomijane, a za najprawdopodobniejszą wersję uznaje się tutaj tę indiańską. Ci, którzy preferują genezę w postaci okech, zarzucają Amerykanom, że próbują na siłę wymyślić jakąś teorię, aby tylko nie przyznać, że z kultury Indian coś przedostało się do ich języka. I taka narracja trwała dość długo. W 1870 roku ukazał się podręcznik Gramatyka języka Choctawów, gdzie można było przeczytać, że indiańska kultura to pijaństwo, obdzieranie ludzi ze skóry i takie tam. Za to świat mówiący językiem angielskim to ta lepsza część społeczeństwa cechująca się m.in. trzeźwością i pobożnością. Inne teorie mówią m.in., że OK wzięło się od Orina Kendala, a w zasadzie od jego herbatników, które były w racjach żywnościowych żołnierzy walczących podczas wojny secesyjnej. Utarło się u nich, że jeśli na herbatniku widniało OK, to znaczy, że są dobre do spożycia. Wielu uważa, że genezy należy doszukiwać się w języku fińskim. Ich oikea oznacza dobrze, dokładnie. W Grece też znajdziemy podobnie brzmiący zwrot ola kala, oznaczający wszystko w porządku. A niektórzy twierdzą, że OK ukuło się dopiero podczas I wojny światowej. Otóż dowódcy oznaczali tak raporty, jeśli minionej nocy nikt nie zginął. O w tym przypadku było tak naprawdę zerem, a literka K oznaczała killed, czyli zabitych. Na początku XX wieku OK znalazło się na cenzurowanym. Uważano nawet, że tylko niepoważni ludzie stosują OK, biorąc pod uwagę indiańskie pochodzenie zwrotu. Znalazłem informację, że w jednej gazecie redaktor przepraszał czytelników, że kiedyś w przeszłości użył w swoim tekście OK. Pojawiły się też głosy, że używanie języka ludzi dzikich doprowadzi do duchowej degradacji społeczeństwa. Okej. W tej części materiału skupię się na kilku luźnych ciekawostkach związanych z OK. Zbierając informacje do tego klipu, trochę się ich zebrało, a że nie pasowały za bardzo do reszty materiału, to zrobiłem z nich oddzielny rozdział. Oto 10 ciekawostek związanych w jakiś sposób z OK. Kojarzycie takie słowa? It's one small step for man, one giant leap for mankind. Na pewno kojarzycie. Potocznie uważa się, że były to pierwsze słowa powiedziane przez człowieka na Księżycu. Ale gdyby się tak nad tym zastanowić, to wiadomo, że nie mogła to być prawda, bo z pewnością Aldrin i Armstrong rozmawiali ze sobą, zanim w świat poszły te znane wszystkim słowa. I jeśli sprawdzimy transkrypcję rozmów, jakie odbywali astronauci między sobą i kontrolą lotów, to wyglądało to tak. 30. Tym samym pierwsze słowo powiedziane już na powierzchni Księżyca to właśnie OK.
Pierwszy wiersz o tytule OK ukazał się 15 grudnia 1840 roku w gazecie Boston Daily Times. Wiersz jest długi i jeśli chcecie się z nim zapoznać, to link umieszczam w opisie. Co ciekawe, autor podpisał się jedynie jako OC, a termin publikacji nie bez powodu pokrywa się z publikacją wyników wyborów prezydenckich, o których przed chwilą mówiłem. Okazuje się, że autor chciał w ten sposób wyrazić swoje żale, bo jego kandydat, stary Kinderhook, przegrał. Wiecie, jak na palcach pokazać OK? Nie, nie jest to kciuk w górę. Jest to taki gest. Choć kciuk w górę jest już chyba synonimem tego gestu. W każdym razie OK palcami pokazuje się tak. Trzeba też zaznaczyć, że różne cywilizacje na wieki przed spopularyzowaniem się OK używały takiego gestu do wyrażania różnych rzeczy. Na przykład Meksykanie pokazywali takim sposobem, że ktoś ma dużo pieniędzy. A dla niektórych plemion Indian był to symbol słońca. Warto też wiedzieć, że nawet dzisiaj są miejsca na ziemi, gdzie za pokazanie tak OK można dostać po twarzy. Na przykład w Niemczech jest to w pewnych kręgach symbol stosunku. A w Brazylii taki gest jest tożsamy z pokazaniem komuś palca. Tego środkowego. Radziłbym również nie robić takiego gestu w Turcji, gdzie jest on znany jako pozdrowienie ultranacjonalistycznej organizacji terrorystycznej Szare Wilki. Aby zakończyć ten paragraf pozytywnie, dodam, że taka ręczna wersja OK jest często używana przez nurków na całym świecie. Kolejna ciekawostka jest związana z poprzednią. Otóż gest OK to wyraźne O oraz koślawe K zrobione z palców. I teraz do akcji wchodzi 4chan. W 2017 roku podczas wydarzenia o nazwie Operation OKKK użytkownicy 4chana dla jaj zaczęli zasypywać media społecznościowe informacją, że gest OK to nie wyraźne O i koślawe K, ale wyraźne W i wyraźne P, co miało być akronimem od White Power i miało być symbolem białej supremacji. Niestety wielu uwierzyło, a co gorsza, uwierzyli nawet, jakby to delikatnie powiedzieć, fani białej supremacji i zaczęli posługiwać się takim właśnie gestem. Powstał więc problem, bo choć dla 99,9% populacji OK oznaczało OK, to dla bardzo wąskiej grupy oznaczało coś zupełnie innego. I jak to zwykle bywa, ta wąska grupa jest bardzo głośna i medialna. W marcu 2019 jakiś pajac, który nie zasługuje, aby wymieniać go z imienia i nazwiska, przeprowadził zamach w miejscowości Christchurch w Nowej Zelandii. Pewnie pamiętacie. Podczas procesu wielokrotnie pokazywał do kamer taki właśnie gest i raczej nie chciał powiedzieć, że wszystko z nim OK. Dzisiaj w Stanach żaden urzędnik nie odważy się zrobić takiego gestu, bo oponenci bardzo szybko powiążą to z białą supremacją, o czym już wielu się przekonało, a warto dodać, że często jest to bezpodstawne oskarżenie. Reasumując, jeśli za tydzień 4chan roześle w świat informację, że podanie dłoni to znak rasizmu i rasiści zaczną się obnosić z gestem podawania dłoni, to za rok każdy, kto poda komuś dłoń, z automatu jest rasistą. Proste. Kolejna ciekawostka nie jest w zasadzie ciekawostką, a po prostu rzeczą, którą warto wiedzieć, czyli OK w języku migowym. Tutaj mała uwaga. Z różnych rozmów wyciągnąłem wniosek, że duża część społeczeństwa uważa, że istnieje jeden język migowy, którego używa się na całym świecie. W rzeczywistości tych języków jest wiele. Owszem, istnieje jeden uniwersalny język, gestuno, ale używa się go w zasadzie w sytuacjach oficjalnych i nie jest tak, że każdy posługujący się migowym go zna. Jak zatem powiedzieć OK w języku migowym ASL, czyli amerykańskiej odmianie? W gestuno jest tak samo, a polskie OK w migowym co do zasady jest takie samo, to znaczy najpierw litera O, a później K, przy czym nasze O wygląda tak, a K tak. Omawiany zwrot zawitał także do zestawu znaków Unicode, właściwie to można tam znaleźć kilka wersji, oprócz kciuka w górę, na przykład taką wersję, albo taką, która jest już dzisiaj na cenzurowanym. Jest też taki wariant. To ostatnie OK może być trochę niezrozumiałe, więc wyjaśnię. Jak wspomniałem, gest OK jest często używany przez nurków, z oczywistego powodu. Jednak co zrobić, kiedy woda jest mętna, a osoba, której chcemy dać znak, jest daleko i nie dostrzegłaby naszej dłoni? Wtedy nurek składa ręce właśnie tak. Często takiej wersji OK używa się po wypłynięciu na powierzchnię. Kiedyś była taka zabawa, Circle Game, polskiej nazwy nie znam. Zabawa polegała na tym, że robiło się gest OK. Jeśli podstępem skłonilibyśmy inną osobę, aby dostrzegła gest,
to mogliśmy ją uderzyć. Zabawa sięga lat 70. XX wieku i na przełomie nowego milenium była już prawie zapomniana. Aż pewnego razu w popularnym serialu Malcolm in the Middle, w naszym kraju znanym pod nazwą Zwerywany świat Malcolma, przypomniano ten prank i dzieciaki znowu zaczęły robić sobie siniaki. Stevie, don't look at this. Or this. To już ostatnia ciekawostka związana z gestem OK. Obiecuję. Otóż pewien reżyser z Indii, pan Upendra Rao, w 2010 roku nakręcił film o tytule. Zamysłem reżysera było to, aby to ludzie oglądający film sami wymyślili tytuł filmu. I wymyślili, jednak czy było to OK? Nie. Swoją drogą, szukając filmu pod jego prawidłowym tytułem, czyli gestem OK, raczej nigdzie go nie znajdziecie. Widzowie w znacznej większości ochrzcili film tytułem Super i pod takim tytułem można już film znaleźć wszędzie. Zastanawialiście się kiedyś, skąd wziął się slangowy wręcz wariant OK w postaci okidoki? Prawdopodobnie geneza jest tak pokręcona jak samego OK-a, ale wiemy za sprawą czego okidoki stało się popularne. Wszystko dzięki filmowi The Little Rascals, który był tak naprawdę serią krótkich filmów, a pierwszym z nich był Our Gang, wydany w 1922 roku i którego nie da się dzisiaj zobaczyć w całości, bo przetrwała jedynie połowa filmu. W każdym razie w jednej z późniejszych udźwiękowionych edycji dzieciaki używały zwrotu okidoki, a że film był popularny, to dzieciaki w całych Stanach szybko podchwyciły zwrot. Pewnie część z was wie, że w Simpsonach jeden z bohaterów, Ned, często mówi Oakley Dougley. Ale ten wariant chyba się nie przyjął. I dobrze. Słyszeliście na pewno, jak ktoś mówi zamiast OK, ej OK. Pierwsze użycie takiego wariantu OK jest błędnie przypisywane NASA. Otóż niejaki John Powers miał usłyszeć taką wersję podczas komunikacji z Alanem Shepardem, pierwszym Amerykaninem, który poleciał w kosmos i drugim człowiekiem po Gagarinie, który tam dotarł. I to właśnie Shepardowi przypisuje się spopularyzowanie AOK. Jednak w książce The Right Stuff autorstwa Toma Wolfa możemy przeczytać, że Powers jedynie usłyszał, jak inżynierowie NASA mówili AOK podczas testowych połączeń, a argumentowali to tym, że ostrzejsze A lepiej przebija się przez zakłócenia. NASA w jednym z dokumentów przyzna, że przeglądając zapisy rozmów, jakie Shepard przeprowadził z kontrolą lotów, z jego ust ani razu nie pada AOK, ale pada wielokrotnie z ust techników w rozmowach przeprowadzonych nawet miesiące przed historycznym lotem. Lotem, który miał miejsce 5 maja 1961 roku, ale co najciekawsze, już w 1952 roku w gazetach można było znaleźć reklamę Midvac Steels z użyciem AOK. W dodatku reklama ta, jak widzicie, również nawiązuje do przemysłu rakietowego. W tym rozdziale przyjrzymy się początkom OK w komputerach. Stety, niestety, nie jest to długa opowieść. Historia zaczyna się w Xerox PARC i już teraz dodam, że jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej o tym instytucie finansowanym przez Xeroxa, to mam na kanale film o historii pierwszej myszki komputerowej, gdzie opowiadam m.in. o nich i o ich tworze, jakim był rewolucyjny komputer Alto z równie rewolucyjnym interfejsem użytkownika. W ośrodku pracował niejaki Larry Tesler. Pewnego dnia, w grudniu 1979 roku, przyszli do nich na wizytę ludzie z firmy Apple. A Larry był jednym z tych, którzy prezentowali im możliwości GUI w komputerze Alto. Wizyta pracowników Apple, na czele których stał Jobs, jest przez wielu uznawana za punkt zwrotny w historii firmy z nadgryzioną Antonówką. Muszę jednak zaznaczyć, że część wyżej postawionych osób w Apple uważa, że wizycie przypisuje się zbyt dużą wagę. Przyznam, że nawet wierzę w ten sceptycyzm odnośnie wagi wizyty. Przecież Apple mogło kopiować pomysły Xerox PARC bez fatygowania się do siedziby instytutu. Prezentacje były publicznie dostępne, a szeregi Apple'a zasilali byli pracownicy Engelbarta, tego pana, który jest bohaterem tego materiału, do którego przed chwilą odsyłałem, czyli współtwórcy pierwszej myszki komputerowej. Trzeba też pamiętać, że Alto nie był sekretnym projektem. Xerox chętnie zapraszał na pokazy sprzętu. W jednym źródle wyczytałem, że w 1975 roku takich wizyt odbyło się jakieś 2000. Badacze tematu odkryli także, że choć mówimy o jednej wizycie, to tak naprawdę wycieczka odbyła się dwa razy, a Jobs był tylko podczas tej drugiej. W jednym z tekstów na stronie Uniwersytetu Stanforda znalazłem cytat dotyczący tej wizyty, który przypadł mi do gustu.
Inżynierowie Apple'a, ta kompania braci, ta banda piratów ukradli ogień bogom i dali go ludziom. Omawiana wizyta została świetnie przedstawiona w filmie Piraci z Krzemowej Doliny, który polecam. I need you to answer some other questions about the stuff you've invented, the graphic interface. Wracając do tematu, goście wywarli na Teslerze wielkie wrażenie, być może tak duże jak Alto i jego GUI wywarło na przedstawicielach Apple. Choć ci nie są skłonni tego przyznać. Pół roku później Larry opuszcza zespół Xerox i dołącza do Jobsa i Wozniaka. W nowej firmie zajmował się rozwojem interfejsu użytkownika. Znany był z tego, że urządzał często testy na grupach użytkowników. Zespół obserwował podczas takich testów, jak ludzie, którzy nie mieli wcześniej kontaktu z komputerem, próbują w nim zrobić różne rzeczy. Zadania do wykonania były przekazywane przez moderatora, który zachęcał testerów, aby ci mówili na głos, co zamierzają zrobić, zanim to zrobią. Obecny w sali pracownik Apple pomagał też użytkownikom w obsłudze myszki, która była wtedy jeszcze akcesorem nieznanym. Po wykonaniu niektórych zadań na ekranie wyświetlał się czasami komunikat, a w nim oprócz pytania do użytkownika dostępne były dwa przyciski. Do it oraz cancel, czyli zrób to i anuluj. Zespół zaobserwował, że część użytkowników przestawała na tym komunikacie dość długo, po czym często wybierali opcję anuluj zamiast tej oczywistej, jaką była wykonaj. Zdarzył się też przypadek, kiedy jeden użytkownik zrobił się wyraźnie poddenerwowany i kiedy moderator zapytał go, w czym tkwi problem, ten odpalił. Nie jestem Doltem. Dlaczego ten program nazywa mnie Doltem? Użytkownik najwyraźniej nie zauważył przerwy pomiędzy do a it i tak wyszedł mu Dolt. Programiści postanowili więc zamienić do it na OK, ale nie bez wahania. Uważali, że OK jest zbyt kolokwialne, jednak podczas testów na kolejnej grupie okazało się, że użytkownicy mieli mniej problemu z kliknięciem w OK niż w Do It. Spekuluje się, że OK w interfejsie robionym przez Apple mogło być zapożyczone z Unixa, a dokładnie z parametru OK używanego przy poleceniu Find. I tak prezentuje się geneza OK w komputerach, a przynajmniej w graficznych interfejsach użytkownika. Nieco później Microsoft wyniósł komunikaty, w których klikamy w OK na zupełnie nowy poziom. Oto szybka galeria. Okej, przyznaję, że większość tych błędów to fejki. A jeśli chcecie wygenerować swój komunikat z błędem, to znajdziecie do tego wiele stron. Przykładowy adres umieszczam w opisie. Zbliżamy się do końca tego materiału. Mam nadzieję, że spodobała się Wam ta wycieczka do XIX wieku, do którego na tym kanale pewnie nie będziemy za często wracać, ale zapewniam, że wrócimy, przynajmniej raz. Teorii początków OK, jak mogliście się przekonać, jest kilka, a to zaledwie wierzchołek góry lodowej, bo na całym świecie badacze nieustannie doszukują się genezy kultowego wyrażenia. OK jest dzisiaj w arsenale słownym wszystkich ludzi we wszystkich zakamarkach naszej planety. OK mówią politycy. That's okay. Śpiewają piosenkarze. Okay. I nadużywają go youtuberzy. Ale też polityko-dziennikarze. Tego jednego, którego mam na myśli, nie mogę wam pokazać, bo ów gentleman jak tylko zobaczy swoją twarz na innym kanale niż swój, to od razu blokuje taki klip, więc... Posłużę się takim oto klipem zastępczym i spróbujcie zgadnąć, o kogo chodzi. Give me a break, okay? Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy pomogli mi w nagraniach, a ochotników do występu w kolejnych materiałach zapraszam do kontaktu. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym klipie.